Pamiętacie, jak za dzieciaka oglądaliście transmisje sportowe i czasami kamera zatrzymywała się na jakimś człowieku na trybunach? Albo w garażu, kiedy była to Formuła 1? Proszę Państwa, no myślę, że tę damę zna cały świat. To... Na początku milenium realizator nie podpisywał każdej takiej osoby, którą łapało oko kamery. Zresztą, teraz w trakcie meczów piłkarskich nadal tego nie robi. W każdym razie, nie mieliście pojęcia, kto to jest. Pomocą służyli tata, mama albo komentator, którzy przypominali wam legendę sprzed lat. Teraz zdałem sobie sprawę, że powoli to ja jestem tym, którego PESEL uprawnia do takich rzeczy. Wielokrotnie w naszych podcastach odnosimy się do ludzi z przeszłości. Z kierowcami nie ma problemów, tutaj największe legendy pozostają znane. Schody zaczynają się przy byłych szefach czy właścicielach zespołów. Legendy mojej młodości powoli się rozmywają i tracą rozpoznawalność. Doszło to do mnie, kiedy po jednym z naszych nagrań dostałem pytania, o co chodzi z tym Flavio i dźwigami. Serio. Wymiana pokoleniowa trwa i zdałem sobie sprawę, że wiele osób faktycznie może nie wiedzieć. Przecież nie ma obowiązku zagłębiania się w dokładną historię poprzednich lat na początku oglądania danego sportu. Jednak na tym kanale przez lata zrobiliśmy trochę retro podcastów, a teraz zaczniemy czasami przybliżać sylwetki ludzi, którzy mieli, a nawet do dzisiaj mają, spory wpływ na część lub całą Formułę 1. Zaczniemy tam, gdzie mieliśmy być już wiele miesięcy temu. Od człowieka, który był architektem jednej z największych i najobrzydliwszych afer w sporcie w ogóle. Jednak też sprawnego menadżera, który potrafił grać twardo i na absolutnej granicy, ale dowodzić rezultaty. Przecież to właśnie on jako pierwszy dał Schumacherowi mistrzowski samochód. Podobnie jak i Fernando Alonso, z którym związany jest do dzisiaj, panowie razem grają we wszystkie polityczne gierki. Flavio Briatore urodził się w Verzuolo we włoskich Alpach 12 kwietnia 1950 roku. Jego rodzice byli nauczycielami nauczania podstawowego, ale on sam specjalnym orłem w nauce to nie był. Szkoły średniej dwa razy nie zdał w placówkach publicznych, potem udało się w prywatnej, ale delikatnie mówiąc zrobił to po linii najmniejszego oporu. W młodości zaszczepiono w nim myśl, że to pieniędzmi płaci się lekarzom. To oczywiście nawiązanie do znanego zdrowie jest najważniejsze. Dlatego Flavio wiedział, co jest jego najważniejszym celem – wyrwać się ze wsi. Początkowo pracował jako instruktor narciarstwa, no w końcu to Alpy, a potem był menadżerem restauracji. Krótko potem otworzył własną restaurację, nazwał ją swoim pseudonimem, czyli Tribula. Nie ma tutaj jednoznacznego, prostego tłumaczenia, bo to słowo z dialektu piemonckiego. Oznacza człowieka, który idzie na skróty, gdzie tylko się da, ale zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel. Wracając do restauracji, sukcesem to ona nie była, powiem więcej, padła przez ogromne długi. To natchnęło Flavio do przeprowadzki. I tak w wieku 20 paru lat wyjechał do Cueno. Tam został asystentem Attilio Dutto, biznesmena i właściciela producenta farb Paramatti Vernici. Facet miał powiązania z mafią i zginął w iście mafijny sposób. 21 marca 1979 roku wsiadł do swojego auta, przekręcił kluczyk i wszystko zamieniło się w kulę ognia. Za zamach odpowiedzialność wzięła organizacja terrorystyczna Czerwone Brygady, ale zagadka jego śmierci nigdy nie została rozwikłana. Flavio na pewno nie miał ochoty jej rozwiązywać, więc wyjechał do Mediolanu. Tam rozpoczął pracę na włoskiej giełdzie, wtedy też poznał Luciano Benettona, ale do tego sobie zaraz wrócimy, ponieważ wcześniej Tribula przypomniał, skąd wziął się ten pseudonim. W 1984 roku został skazany przez sąd w Bergamo na 1,5 roku więzienia za liczne oszustwa. Te miały mieć związek z rozpadem firmy po śmierci jego byłego szefa Attilio Dutto. Dwa lata później w Mediolanie dostał wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Tutaj jest ciekawiej. Flavio przez lata stał na czele grupy oszustów, którzy ustawiali gry karciane. Ofiary zapraszano na obiad, a potem proponowano gierka, a tam już podstawieni ludzie ze znaczonymi kartami tylko czekali na wyciąganie pieniędzy. Już tutaj Briatore dał jasno do zrozumienia, że nie lubi niczego zostawiać przypadkowi. Oba wyroki skrócono po apelacjach. Pierwszy do roku, drugi do roku i 2 miesięcy więzienia. Potem oba zostały objęte amnestią, a w 2010 roku nazwisko Briatore zostało kompletnie oczyszczone. To jednak nie miało większego znaczenia, bo zanim klawisz zamknął klapę... A co mnie to obchodzi? Ma być zupa! ...to Flavio już dawno uciekł z kraju. Dokładnie to 7365 km od Mediolanu, na Wyspy Dziewicze. Tam zamieszkał w St. Thomas i to był etap, kiedy kariera Flavio nabrała rozpędu.
We Włoszech wyroki spadały mu na głowę, ale na Wyspach Dziewiczych pozostawał w kontakcie ze swoim nowym kolegą, Luciano Benettonem. Był on jednym z założycieli marki Benetton, która stała się nieprawdopodobnie popularna w latach 80. Włoch cały czas szukał możliwości ekspansji i dokładnie to zlecił Flavio. Ten z chęcią otworzył kilka sklepów w miastach archipelagu. Luciano w tym czasie otworzył pierwszych 5 sklepów w Stanach. A kiedy zobaczył, jak dobrze radzi sobie Briatore, wówczas uczynił go dyrektorem całej operacji w USA. Benetton rósł w siłę i do tego miał atrakcyjny model franczyzowy, niemal jak pewien sklep z płazem, a to zwabiało kolejnych chętnych do otwarcia sklepów. Dzięki temu w szczytowym momencie około 1989 roku było ich ponad 800. Pieniądze z każdego z nich zarabiał Flavio. Kiedy liczba franczyzobiorców się zmniejszała, bo rywalizowali sami ze sobą i pozostało ich około 200, Włoch postanowił poszukać sobie innego zajęcia. Tutaj pomocną dłoń wyciągnął Luciano i zaprosił swojego kumpla na wyścig Formuły 1. Dlaczego tam? Otóż Benetton kupił zespół Tolmana w 1986 roku. Oczywiście nie kupujesz zespołu po to, aby być w środku stawki. Prawda, Jean? A trudno było cokolwiek więcej ekipie, której największym wyczynem było to, że debiutował w niej Ayrton Senna. Pierwsze spotkanie Włocha z padokiem wypadło na Grand Prix Australii 1988. Wtedy w końcu przestał się zapierać rękoma i nogami, bo wcześniej wielokrotnie mówił swojemu szefowi, że kompletnie nie interesuje go ten sport. Do tego stopnia przestał, że został dyrektorem do spraw komercyjnych. Przed sezonem 1990 Luciano zwolnił szefostwo ekipy, a nowym kapitanem został Flavio Briatore. Włoch nie krył się z tym, że nie ma wiedzy w temacie Formuły 1, ale podchodził do sprawy z trzeźwym umysłem. Miał coś, czym wielokrotnie zachwycaliśmy się na tym kanale, chociażby u Toto Wolfa. Potrafił zarządzać i otaczać się odpowiednimi ludźmi. Przez lata w Benettonie pojawiali się wielcy inżynierowie. John Barnard, Nicolas Tombazis czy Ross Brawn. Zatrudnieni zostali właśnie przez Flavio i dołączyli do chociażby Rorego Berna czy Pata Fraya, których Włoch zastał w zespole. Zbudował zespół od podstaw i Benetton postawił kolejny krok w drodze do sukcesów. Jednak Briatore miał oko nie tylko do inżynierów. Kierowców wypatrywał też całkiem nieźle, czego dowodem jest 1991 rok. W Belgii, a nawet przed nią, problemy miała ekipa Jordana. Ich etatowy kierowca Bertrand Gachot został skazany na 18 miesięcy więzienia. Za co? No już jest temat na inny film, który w przyszłości musi po prostu powstać na tym kanale. To otworzyło drogę dla Michaela Schumachera. Eddie Jordan, szef i właściciel zespołu Jordana, postawił na młodego Niemca. Nikt nie miał wątpliwości, że na Spa objawił się wielki talent. Eddie szybko dogadał się z Michaelem i jego mercedesowym managementem. No właśnie, dogadał. Nic podpisane nie zostało. A to zostawiło otwartą furtkę dla Flavio. Włoch przyszedł z kontraktem, Niemiec go podpisał i pojawił się na torze w kolejnym wyścigu już w barwach Benettona. Jordan oczywiście poszedł z tym do sądu, ale przez brak konkretnej umowy szybko przegrał. Ostatni element do budowania potęgi został skompletowany, a sen o zwycięstwie ziścił się w 1994 roku. Tytuł jednak owiany jest złą sławą, pomijając już nawet Schumachera wjeżdżającego w Hilla w ostatnim wyścigu sezonu, aby zapewnić sobie tytuł. Od początku zarzucano Benettonowi oszustwa. Złapano ich na manipulacjach przy urządzeniach do tankowania. Wpadli w trakcie Grand Prix Niemiec, gdzie Jos Verstappen, zespołowy kolega Schumachera, zamienił się w kulę ognia. Okazało się, że z układu usunięto filtr paliwa, co miało przyspieszyć tankowanie o około 12%, około 1 sekundy na postoju. Jak później się okazało, to wcale nie była przyczyna samego rozprysku benzyny i pożaru, a była to wada konstrukcyjna samego urządzenia do tankowania. Przecież to był pierwszy sezon, kiedy ten element pit stopów powracał do F1, dlatego też łatwiej było zrzucić winę na zespół. Zresztą wspaniałomyślnie Flavio Briatore sam wziął winę na siebie, kiedy Max Mosley zaczął mu grozić wyrzuceniem z mistrzostw. Poza tym była też afera ze zbyt zużytą deską na podłodze w Belgii, za co zdyskwalifikowano Schumachera. Niemiec także zignorował czarną flagę w trakcie Grand Prix Wielkiej Brytanii, tam też został zdyskwalifikowany, a do tego zawieszony na 2 wyścigi. Te po odwołaniach Benettona wypadły akurat na Włochy i Portugalię. Dodatkową aferą był Ligier. Flavio Briatore kupił sobie francuski zespół przed sezonem 1994 i zrobił z niego ekipę siostrzaną. To właśnie Ligier znalazł tą dziurę w regulaminie związaną z brakiem filtra. Do tego używali oni danych oraz części od Benettona. Wszystko w jednym celu – zabierania punktów konkurentom.
No dobra, były jeszcze dwa inne, bo Flavio używał francuskiej ekipy, aby uprzykrzać życie McLarenowi czy Ferrari z zapytaniami o te zespoły do FIA. Podobnie zresztą było z elementami w szarej strefie. Ligier je pytał, a wiedzieć chciał Benetton. To odsuwało podejrzenia od zespołu Briatore. Największa afera to oczywiście kontrola trakcji. Tej zakazano przed sezonem 1994, ale wszyscy mieli podejrzenia, że Benetton nadal jej używa. Po wypadku Ayrtona Senny na Imoli sprawdzano oprogramowanie trzech najszybszych zespołów. Ferrari, McLarena i właśnie Benettona. Okazało się, że w schowanym pod menu sędziowie FIA znaleźli program odpowiedzialny za kontrolę startu u tych ostatnich. Oczywiście zespół wybronił się, mówiąc, że kierowca nie jest w stanie tego włączyć z poziomu samochodu. Jasne, jasne. Ayrton Senna przed śmiercią powtarzał, że dokładnie słyszy, jak nienaturalnie przerywa silnik Schumachera. Jak się okazuje, Benetton wykorzystywał lukę w przepisach. Formalnie nie używał kontroli trakcji, ale jej używali. W jaki sposób? O tym kiedy indziej. Wszystko to złożyło się na mistrzostwo Schumachera, które Niemiec powtórzył rok później. Wtedy Benetton dodał jeszcze tytuł w klasyfikacji konstruktorów. Zanim to się stało, Flavio kuszony był przez pewien legendarny zespół. Długoletni widzowie tego kanału mogą pamiętać nasze dywagacje o tym, kto odmówił Ferrari. Otóż do tej krótkiej listy osób, o których wiemy, możemy dopisać Flavio Briatore. Ekipa z Maranello przyszła do niego po zakończeniu kampanii 1994 i rozpoczęła kuszenie. Jednak Włoch czuł się zbyt zaangażowany w poczynania Benettona, aby go opuścić. Pewnie sprawa miałaby się inaczej, gdyby był on większym fanem motorsportu. Co nie udało się z Flavio, wyszło z Schumim. Jean Todt, który Ferrari nie odmówił, wyjął Niemca i plejadę inżynierów Benettona na czele z Bernem czy Brownem. To oczywiście rozpoczęło marsz ku czerwonej dominacji. To wszystko wyrzuciło Briatore z siodła w 1997 roku, kiedy wyników po prostu już nie było. Założył on wtedy firmę Supertech, która dostarczała jednostki Renault do czterech zespołów w stawce. Barra i Williamsa w 1999 roku, Arrowsa w 2000 oraz, o ironio, Benettona, tam pod nazwą Playlife, w 1999 i 2000 roku. Wtedy też został menedżerem pewnego dziada, to znaczy chłopaka, Fernando Alonso. Nie wiem, czy wam coś mówi to nazwisko. Pomógł mu wtedy znaleźć miejsce w F1, a dokładnie w Minardi. Rok później wziął go pod swoje skrzydła. Tak, bo Flavio wrócił do sportu. Renault ogłosiło kupno Benettona i to właśnie na Włocha postawiono. W 2000 roku powrócił on do zespołu, a od 2002 cała operacja Venston zyskała oficjalnie status ekipy fabrycznej po raz pierwszy. Tutaj wszystko szło świetnie. Brakowało skandali, a forma rosła do tego stopnia, że Alonso został dwukrotnym mistrzem świata w latach 2005 i 2006. Po pierwszym z trzech sezonów jasne stało się, że Hiszpan odejdzie w 2007 roku do McLarena. Tam szło mu nieźle, ale popadł w konflikt z Ronem Dennisem, który pozbył się go po sezonie z zespołu. Przygarnął go, a jakże, Flavio. No tylko, że Renault było dalekie od czasów swojej świetności. A to oznaczało, że Briatore zaczął kombinować. Pamiętacie Spygate i jej głównych bohaterów? Po latach niewiele osób pamięta, że i Renault było zamieszane w całą sprawę. 8 listopada 2007 roku FIA ogłosiła wezwanie zespołu w związku z posiadaniem cudzej własności intelektualnej. Dotyczyć miała ona McLarenów z sezonu 2006 i 2007. Miały tam się znajdować dokładne wymiary i rzuty auta, dokładny układ paliwowy, układ przekładni, chłodzenia oleju, hydrauliki i elementów zawieszenia. Wszystko to miało znaleźć się w Venston dzięki jednemu człowiekowi, nazywał się Philip McAreth i miał zabrać ze sobą te dane, odchodząc z Woking do rywala pod koniec sezonu 2006. Przesłuchanie odbyło się 6 grudnia 2007 roku i tego samego dnia zespół został uznany za winny złamania artykułu 151c regulaminu sportowego, ale nie został ukarany. FIA nie miała dowodów na to, że zespół wykorzystał w jakikolwiek sposób posiadane dane z McLarena. Mało tego, Flavio jeszcze dopiekał Ronowi Dennisowi w każdy możliwy sposób, dosłownie zarzucając mu kradzież. Wykręcić nie udało się już 2 lata później. W 2009 roku eksplodowała prawdziwa bomba. Sprawa dotyczyła sezonu 2008. Formuła 1 wciąż lizała swoje wizerunkowe rany po Spygate, a Flavio postanowił, że to jest dobry czas, żeby gotować. 28 września 2008 odbył się pierwszy wyścig ulicami Singapuru, który pamiętamy z innych powodów niż jego debiut. Renault było beznadziejne w tamtym sezonie i jasnym było, że bez poprawy wyników Francuzi mogą się zwyczajnie wycofać. Briatore wraz z Patem Simonsem oraz Nelsonem Piquet Juniorem mieli plan. Jaki? K***a sprytny. Alonso miał naprawdę dobre tempo od początku weekendu, ale awaria systemu paliwowego w kwalifikacjach dała mu jedynie 15 miejsce.
Briatore z Simonsem uznali, że trzeba to wykorzystać. Zaplanowali wszystko bardzo dokładnie. Znaleźli miejsce na torze, gdzie po rozbiciu auta potrzebny będzie samochód bezpieczeństwa. Poinstruowali Piqueta, co i gdzie ma zrobić, a potem rozegrali to w wyścigu. Brazylijczyk nawet wykonał próbny manewr późniejszego rozbicia na okrążeniu w formacji. Potem Alonso zjechał na 12 okrążeniu do pit stopu, a Piqué zakończył ściganie na ścianie dwa kółka później. To pozwoliło Nando na wygranie wyścigu. Wielu podejrzewało, że coś tutaj chyba jest nie w porządku, ale nikt nie mógł niczego udowodnić. Dopiero w kolejnym sezonie, po Grand Prix Węgier, wszystko posypało się jak domino. Briatore zwolnił Piqueta, a ten zaczął mówić źle o swoim byłym szefie, aż w końcu w brazylijskich mediach pojawiały się zarzuty o ustawienie przebiegu Grand Prix Singapuru. Dokładnie do 30 sierpnia 2009 roku telewizja Rede Globo powiedziała wprost, że Nelson Piquet Jr. został poinstruowany, gdzie i kiedy ma rozbić swój samochód w trakcie wyścigu w Singapurze. 4 dni później FIA oficjalnie wszczęła postępowanie w tej sprawie i zwołała spotkanie z zespołem 21 września 2009 roku, tuż przed drugim w historii Grand Prix Singapuru. Oczywiście Briatore i Simons poszli do sądu, gdzie zaatakowali rodziny Piquetów, że ci próbują ich oczerniać. Pat też miał dostać zapewnienie immunitetu od FIA, jeżeli przyzna się do winy, ale ten szedł w zaparte, że to był wszystko pomysł Nelsona. Zanim do spotkania doszło, to 16 września Renault rozstało się z oboma panami. 5 dni później Simons został wyrzucony z Formuły 1 na 5 lat, a Briatore dożywotnio. Tak. Dożywotnio. Włoch szedł w zaparte i do niczego się nie przyznawał. Tribula w końcu przegrał. Cała sprawa została rozwikłana przez świadka X, którego tożsamości nie poznaliśmy aż do dnia nagrywania tego materiału. Przez lata spekulowano, że to Fernando Alonso, ale nigdy nie było na to ani jednego dowodu. Poza banem z F1, wszyscy kierowcy związani z Briatore mieli nie mieć wydanych superlicencji. Zakaz w ogóle sięgał tak daleko, że Włoch nie mógł sobie nawet kupić biletu na żaden z wyścigów. Jak to więc możliwe, że dzisiaj wciąż reprezentuje Fernando Alonso, a ja zrobiłem sobie z nim zdjęcie w padoku? Panowie odwołali się od wyroku we francuskim sądzie, który cofnął ich zakazy, uznając je za nielegalne. Do tego Briatore miał dostać 15 tysięcy euro odszkodowania, a Simons 5. Potem odwołała się FIA, ale pozwoliła kierowcom Briatore startować w wyścigach. Wszystko skończyło się ugodą, gdzie panowie obiecali, że nie będą pracować w F1 i w innych sportach do końca 2013 roku. Formalnie Flavio wrócił w 2022 roku, ale w padoku oczywiście bywał już wcześniej. Obecnie pomaga swojemu przyjacielowi, Stefano Domenicalemu, w pozyskiwaniu sponsorów dla Formuły 1 z wykorzystaniem swoich biznesowych kontaktów. Poza tym wciąż pomaga też Fernando Alonso i ostatnio bardzo często można go zobaczyć w trakcie rozmów z Toto Wolffem czy Christianem Hornerem. Flavio osiągnął to, co chciał. Wyrwał się z włoskiej prowincji, zawojował świat i zarobił naprawdę sporo. Na 2023 rok szacowany majątek Briatore to 400 milionów dolarów. Formułę 1 trochę pozmieniał, bo to jego zasługą były chociażby Grid Girls, a sam zawsze mocno naciskał na to, że powinno się mocniej stawiać na element show niż na warstwę techniczną. Prywatnie też żył dość ciekawie. Przez lata zaręczony był z modelką Naomi Campbell, a potem związał się z modelką Heidi Klum. Ich związek trwał krótko, ale modelka zaszła w ciążę. Jednak Włoch nie utrzymuje kontaktów z ich córką Leni. Finalnie ślub wziął z modelką Elisabetą Gregoracci. Para doczekała się syna. Jedyne co, to ostatnio nie oszczędza go zdrowie. W 2020 roku wylądował w szpitalu ciężko przechodząc COVID. Dochodził do siebie bardzo długo, ale formę odzyskał naprawdę dobrą. W marcu tego roku przeszedł operację usunięcia łagodnego nowotworu serca. Wszystko poszło świetnie i bez żadnych problemów. 73-latek ma się dobrze. W końcu to pieniędzmi. Płaci się lekarzom.